Witamy w Chełmskiej Bibliotece Publicznej imienia Marii Pauliny Orsetti. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, który podsumowuje ostatni rok naszej działalności. W minionym roku zaprosiliśmy chełmian do udziału w wielu organizowanych przez nas wydarzeniach cyklicznych, takich jak dyskusyjny klub książki, dyskusyjny klub książki dla dzieci i młodzieży oraz klub dobrego filmu, który cieszy się niesłabnącą popularnością wśród naszych widzów. Podsumowaliśmy coroczną akcję Wyślij książkę na wakacje. W Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbyła się kolejna edycja Biblionerów z udziałem dzieci i młodzieży. Zapraszamy pasjonatów sztuki do odwiedzania Galerii Nowa i udziału w wernisażach. W minionym roku Chełmska Biblioteka Publiczna była organizatorem i gospodarzem wielu imprez kulturalnych, takich jak Chełmskie Targi Książki. Patronat honorowy sprawowali poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Anna Dąbrowska-Banaszek, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, starostwo powiatowe w Chełmie, prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek. Koncert pamięci Longina Jana Okonia w drugą rocznicę śmierci pisarza. W bibliotece odbyła się promocja 25. tomu Rocznika Chełmskiego. Cyfrowe Centrum Edukacji, czyli bezpłatna pomoc dla uczniów i uczennic z Ukrainy. Ferie zimowe w bibliotece, w trakcie których odbyły się seanse filmowe dla dzieci i młodzieży, planszomania, dyskusyjny klub książki dla dzieci oraz warsztaty z Akademią Akuku. Biblioteka dla wszystkich. Różni, równi, ważni, czyli międzynarodowe warsztaty i zajęcia dla ukraińsko-polskich grup dzieci oraz młodzieży. W ramach Nocy Bibliotek odbyły się spotkanie autorskie z Aliną Gierun, wycieczka po zakamarkach biblioteki, rozgrywki gier planszowych, spotkanie z książką, zajęcia literackie oraz zabawy muzyczne i ruchowe, a także akcja wymiany przeczytanych książek między czytelnikami. Klub młodego programisty przeznaczony dla dzieci uczących się pracy z komputerami, robotami i płytkami mechatronicznymi. Together Again. 80. rocznica likwidacji getta w Chełmie. Został przygotowany przez Fundację Czwarte Piętro w Chełmie we współpracy z chełmską organizacją w Izraelu. Ale Meksyk. Poznaj kulturę meksykańską z CEMEX. Rozpoczęliśmy cykl spotkań z chełmskimi regionalistami i historykami pod tytułem Poznaj historię swojego miasta. W roku 2022 wystąpili m.in. Zbigniew Lubaszewski, Magdalena Mąka oraz Andrzej Rybak. Cykl spotkań pod tytułem Pasja i kariera z osobami związanymi z Chełmem, które odniosły sukces. Gościliśmy m.in. Witolda Grelę, Wojciecha Hetmana, Dominika Bąka i Andrzeja Perkmana. Tydzień bibliotek, w trakcie których odbyło się spotkanie autorskie z ilustratorem komiksów i publicystą Hubertem Ronkiem, a także warsztaty dla dzieci. Koncert chełmskich piosenek pod tytułem Ocalić od zapomnienia. Uroczystość 60-lecia pracy twórczej Zbigniewa Waldemara Okonia. W minionym roku Chełmska Biblioteka Publiczna była gospodarzem spotkań autorskich, zarówno dla dorosłych, jak i dla najmłodszych. Odwiedzili nas m.in. profesor doktor habilitowany Józef Zając, promujący swoją książkę pod tytułem Tam, gdzie kwitną kasztany. Urszula Bydlińska, poetka.
Anna Nazar, reprezentująca chełmską grupę literacką Lubelska 36. Joanna Jaks, autorka bestsellerowych powieści historyczno-obyczajowych. W ramach spotkań Chełmskiego Klubu Podróżników gościliśmy m.in. Sławomira Matczaka, Sujan Pandey, Roberta Hojde, Agnieszkę i Roberta Kaszyckich. Odbyło się również spotkanie autorskie z Moniką Korniejuk, promującą literaturę dla dzieci. Iwona Chudoba zaprezentowała swój tomik poezji pod tytułem Senna kolekcja. Do najważniejszych naszych projektów należą Poznaj siebie, Podróż bez walizki oraz Wybieram marzenia, nieuzależnienia. Oba sfinansowane przez Urząd Miasta Chełm. Biblioteka dla wszystkich. Różni, równi, ważni. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wspólnie z Save the Children International, w większości finansowany przez darczyńcę duńskiego Danmarks Insambling. Klub Młodego Programisty składem rzeczowym o Fundacji Dialog. Fundacja PZU dofinansowała projekt pod tytułem Książka i film, natomiast Fundacja PGE pokryła koszt całkowity projektu pod tytułem Chełmskie Spotkania z Literaturą Festiwal. Zapraszamy do Chełmskiej Biblioteki Publicznej.